Dzień dobry, co pan sobie tak podśpiewuje? Dzień dobry, tak, podśpiewuję. Dwa serduszka, bardzo uwielbiam ten utwór. A to jak pan lubi sobie tak podśpiewać, to zapraszam do naszego zespołu Mali Słowianie. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. Przyjdę, Franciszek Aleksy Janoszka. Ja również bardzo dziękuję, do widzenia. Tak jak to było co tydzień. Dzień dobry. O, dzień dobry panie Franciszku. Dzień dobry, dzień dobry. Do widzenia panie Franciszku. Zapraszam, dzień dobry. Dzień dobry, dobrze, proszę. Dobrze, zapraszam cię Franciszku do naszej sali. Sobie. Może ci nalać herbatę? Tak, poproszę. Mam nadzieję, że pamiętasz, jak się trudno dostać do naszego zespołu. Tak, pamiętam. Jak byłem dzieckiem, byłem na waszym koncercie w Warszawie. Bardzo podziwiam waszą muzykę. Nasz zespół ma też za sobą bardzo długą historię i potrzebujemy tylko najlepszych. Tak, tak. To może chcesz nam zaprezentować jakieś swoje umiejętności wokalne? Mogę spróbować. Dobrze, to proszę. Dowolny. Mm-hmm, tak, dowolny. Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Bardzo dobrze. Masz bardzo wielkie umiejętności wokalne. Myślę, żebyś się bardzo nadawał do naszego zespołu. Dziękuję bardzo, jestem bardzo wdzięczny. A co z próbami? Mógłbyś się wstawić do nas w poniedziałek. Myślę, że to by była odpowiednia data. Co ty na to? Dobrze, dziękuję bardzo. Będę w poniedziałek w siedzibie. Dobrze. Dziękuję bardzo. To ja bardzo dziękuję, dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Witam was panowie na dzisiejszej poniedziałkowej próbie. Dzień dobry. O Jezu, przepraszam bardzo. Co spóźnię. No ale co ty Franciszku? Co ty się tak spóźniasz? Starego znajomego spotkałam, przepraszam. No dobrze, ale żeby mi to ostatni raz było. To ostatni, przepraszam. Dobrze, teraz siądź i posłuchaj. Więc tak panowie, tak jak zacząłem dzisiaj, mamy dzisiaj bardzo ważną próbę. Za dwa miesiące mamy bardzo, ale to bardzo ważny koncert. Dlatego dzisiaj mam dla was do rozdania nowy utwór. Są to dwa serduszka, dlatego proszę się postarać i proszę go bardzo dobrze dzisiaj wyćwiczyć. Dobrze, dobrze, postaramy się. Ale, dobrze. ale, przepraszam, bo nie dosłyszałam. Za dwa miesiące koncert? No tak, za dwa miesiące, a co pan myślał? Jest pan w najlepszym zespole ludowym, proszę bardzo uszanować tą decyzję. Będziesz ćwiczył, będziesz umiał. Bo będę. Franciszek, my po trzech miesiącach koncertowo graliśmy. W Leningradzie, Kijowie, Mińsku. Jak nam się nie uda, to tylko i wyłącznie to będzie twoja wina. Przepraszam bardzo, moja wina? Nie, nie, nie twoja. No jasne, że twoja. Ale proszę o ciszę, panowie. Ja będę ćwiczył system. Proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Naprawdę. Teraz wam rozdaję utwór i proszę go zagrać. Bez żadnych kłótni, proszę. Proszę. Proszę sobie podnieść. Już przyniósł nam. I bardzo, Antoni, Józef, bardzo proszę o zagranie dwudźwięku z taktu trzeciego i szóstego. Ale już proszę, naprawdę, proszę. Ale przepraszam o, bardzo. O, kto się to myli? Ale przepraszam dobra, bardzo. Dobra, nie znasz się na rzecz. Słuchaj, bo później ty będziesz miał swoją rolę w tym utworze. Bardzo proszę, co to była za perfidna pomyłka? Już. Proszę o jeszcze raz ponowne zagranie. Tylko bardzo poprawnie, naprawdę. Franciszek, uważaj. No i bardzo dobrze, nareszcie coś wam się panowie udało zagrać w tym zespole. Teraz proszę Franciszek, pokaż. Pokaż swój piękny wokal. Tak, proszę, proszę. Razem tutaj z panami. Niech panowie grają, a Franciszek tu się pomyli. Ale już proszę o ciszę, naprawdę. Bo za chwilę wszystkich powyrzucam z tego zespołu.
No, powiem tak szczerze, Franciszku, że to nie było najlepsze wykonanie. Wiem, że nie najlepsze. Ja bym to powtórzył, ale mamy jeszcze dużo czasu, więc proszę naprawdę ćwiczyć, w domach ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. A za dzisiaj bardzo dziękuję i zachęcam do dalszego ćwiczenia utworu. I już proszę naprawdę uszanować nowego kolegę. I bardzo proszę. Tydzień nikogo nie będzie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, proszę. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia na kolejnej próbie. Witam. Jest godzina 9, środa, 23 kwietnia 1947 roku. Nazywam się Stanisław Bałasz, a moim dzisiejszym gościem będzie Tadeusz Witastrela. Witamy Państwa w naszym polsko-radzieckim Radiu Tulipan. Gościem dzisiejszego programu będzie założyciel Małych Słowian, Tadeusz Witastrela. Dzień dobry wszystkim Państwu. Opowiedz nam, jak to się wszystko zaczęło? Wszystko zaczęło się w roku 1938, a dokładnie od mojego starego znajomego, z którym spotkałem się na stacji kolejowej. Był nim Eugeniusz Bodo, bardzo dobry muzykant. I właśnie od tego momentu zaczęliśmy razem koncertować i tworzyć naszą własną muzykę. To ciekawa historia. A wybieracie się na ten festiwal stalinowski piosenki ludowej? O ile dostaniemy zaproszenie na niego, to oczywiście. Dziękujemy. A teraz kukułeczka. Kukułeczka, kukułeczka, chłopiec panny szuka, spozira, przebija, nosa zadziera. Panowie, mam dla was ważną informację. Ojej, zapraszam. Ojej, idziemy. Panie Tadeuszu? Tak, słucham. Czy to coś poważnego? Tak, zapraszam do sali, panowie. Dobrze, zapraszam was, panowie. Mam wam bardzo ważną sytuację do przekazania. Już Franciszek, proszę się tu ustawić. Otóż dostaliśmy zaproszenie na festiwal stalinowski. Jest to bardzo ważny festiwal i od teraz... No proszę o ciszę. Proszę o ciszę i proszę tutaj nie obrażać kolegi. Proszę mnie wysłuchać. Dostaliśmy właśnie bardzo ważne zaproszenie na festiwal. Od teraz będziemy ćwiczyć tylko te utwory. Proszę teraz dokończyć. Mnie martwi to, że to dopiero rok w tym zespole. Już do Moskwy? Do Stalina? Ale Franciszek, to jest przed całym Stalinem koncert. Co ty wygadujesz? Wszystko musi być perfekcyjnie zagrane. Słuchaj się pana Tadeusza, a będzie dobrze, nie rozumiem. Spróbujmy. No więc tak, panowie, już proszę naprawdę bardzo ważną uwagę i proszę się skupić po prostu i ćwiczyć. Tak. Za dzisiaj bardzo dziękuję, to miałem wam do przekazania i do widzenia. Dziękuję bardzo. Nie słyszę tego. Nie ma tu lat zakazała. Thank you.
ława, to dobra. Jak ci się podoba tutaj ogólnie u nas w Rosji? Fajnie, w Rosji, tak. Właśnie tu jest, moim zdaniem, jest więcej tych kalan niż w Polsce, tak mi się wydaje. A byłeś już tutaj kiedyś u nas w Rosji, czy pierwszy raz? Byłem w Rosji, jak miałam 10 lat. Byłem z rodzicami, z dziadkami. Byliśmy u dalekiej rodziny, tak. Dobrze, panowie, dziękuję bardzo. Możecie już wyjść. Teraz chciałbym chwilkę pomówić z panem Franciszkiem. Dziękuję bardzo. Zobaczymy się jutro. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Dobrze, więc tak, panie Franciszku, nastąpiły drobne zmiany w utworze. Tutaj proszę, niech pan sobie przeczyta. A to jest po rosyjsku. No tak, po rosyjsku. A co pan myślał? Jest po rosyjsku. No, po rosyjsku. Ale ja nie będę tego śpiewał, tego szmelcu jakiegoś. Co to jest? Ale proszę się uspokoić. Co to jest? Proszę się uspokoić. Ma pan zaczynać ja nie po będę, rosyjsku. Nie! Po rosyjsku. Ja jestem patriotą polski. Nie będę tego śpiewał po rosyjsku. No to proszę wyjść. Dobrze, wyjdę. Proszę wyjść. Wyjdę. Proszę wyjść. A ty pierwnorodny ansambli maleńkich Słowian, my proglaszujem was. Serduszka cztery. Reżyseria, scenariusz, kierownictwo planu, montaż, muzyka, słowa, opracowanie muzyczne, operatorzy kamer.